Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Projektory, czy też rzutniki, jak o nich mówiono, kojarzą nam się z dzieciństwem i bajeczkami rzucanymi na ścianę. Tymczasem po drugiej stronie zbioru tych urządzeń znajdziemy konstrukcje profesjonalne, niezwykle zaawansowane. Zacznijmy od uświadomienia sobie, iż owe bajeczki rzucane na ścianę należały do jednej z dwóch grup nośników. W drugiej mieliśmy materiały podobne, jeśli chodzi o zasadę działania i wykorzystywany materiał, ale różniące się istotnie. Ogólnie rzecz biorąc, to, co sprawiało nam kiedyś radość, nazywano slajdami, przezroczami bądź diapozytywami fotograficznymi. Naturalnym nośnikiem był film, zwany niepoprawnie kliszą, ten sam, którego używano do robienia zdjęć, ale różniący się tym, że obraz tam powstały ostatecznie był pozytywem, a sam nośnik pozbawiony był kolorowych masek i miał możliwie duży kontrast. A skoro była to ta sama folia, najczęściej z octanu celulozy, naturalnym było wykorzystanie tego samego formatu, a więc kadru 36x24 mm. Takie ujęcie można było naświetlić zwyczajnym aparatem i tak niegdyś slajdy powszechnie tworzono. Jednak operowanie takim malusim płatkiem byłoby niewygodne. To też wymyślono standard ramki, którą sprzedawano solo do oprawiania własnych slajdów bądź dystrybuowano zestawy przeźroczy już w takich ramkach, często nierozbieralnych, a czasem nawet tekturowych. Kiedyś opowiem o tym procederze, bo on sam zasługuje na odcinek. Slajdy w ramkach wymagały jednak nakładów, tworzywa i pracy. Podpatrując taśmę filmową, wymyślono drugi, tańszy standard. Tutaj ujęcia nie były cięte w osobne ramki, lecz pozostawiono je na taśmie, a do tego odwracano bokiem, by zmieścić ich tam więcej. Z założenia prezentowano tam treści mniej ambitne, w szczególności bajki dla dzieci, a urządzenia do wypuszczania tych obrazków na ekran zwykle pozbawione były automatyki. O tym wszystkim opowiadałem w filmie o projektorze Ania. Wróćmy do przezroczy w ramkach. Nie byłoby problemów z zaprojektowaniem projektora do taśmy z kadrami położonymi w poziomie i o większych rozmiarach. Mało tego, istniały przezrocza średnioformatowe o rewelacyjnej rozdzielczości, porównywalnej dopiero z wyświetlaczami 4K i większymi. Jednak były to formaty zarezerwowane dla potrzeb profesjonalnych o najwyższej jakości. Slajdy w ramkach tak naprawdę miały inne zastosowanie. Musimy sobie uświadomić, że kiedyś nie było projektorów multimedialnych, PowerPointa ani w ogóle komputerów. Ale były prezentacje, a nawet miały się lepiej niż teraz, bo w wielu wypadkach stanowiły główne źródło mamienia potencjalnych klientów tego czy owego. Prezentacje owe tworzono właśnie takimi plastikowymi żetonami przy użyciu maszyn, które malusie znaczki zamieniały na wielkie kolorowe obrazy. Przypomnijmy, obrazy pod względem rozmiaru i barw bezkonkurencyjne wobec telewizorów z trudem wtedy przebijających 20 cali. Cechą każdej prezentacji jest element improwizacji. W zależności od okoliczności powinno się mieć slajdy alternatywne, dodatkowe, albo wręcz z niektórych dobrze byłoby móc zrezygnować. W każdym razie potrzebna była możliwość redefiniowania kolejności ujęć i tutaj luźny zbiór obrazków zdecydowanie wygrywał z szeregiem tychże bez możliwości zmiany kolejności. Drugi powód powszechnego użycia slajdów w ramkach był związany z automatyzacją. Prezenter nie musiał tkwić przy korbce rzutnika, jak to robiła mama podczas puszczania bajek. Mógł biegać po scenie i robić fikołki, w międzyczasie zmieniając obrazki pilotem. Z możliwości tej cieszono się zarówno podczas spotkań biznesowych, u nas nieznanych, ponieważ w socjalizmie biznes oficjalnie nie istniał.
ale na zebraniach partyjnych pilot także cieszył wraz z możliwością powrotu do slajdu z ostatniego czynu społecznego, gdy jeszcze wszyscy byli trzeźwi. Rzutniki te miały jeszcze dwa częste zastosowania. W szkołach i na uczelniach, przy czym w szkołach głównie jako pułkownik, wyciągany tylko podczas wizytacji. Na uczelniach jednak korzystano z materiałów, dzieląc tę technologię z epidiaskopem, umożliwiającym rzucanie notatek poczynionych na transparentnych foliach. W końcu pewnie każdy pamięta takie urządzenie z kościołów. Wyświetlało ono właściwie tylko teksty nabożnych pieśni, które wierni, zwykle znający tylko pierwszą zwrotkę, mogli mruczeć swoim zwyczajem do końca. Pamiętam, że dużo radości sprawiało wychwytywanie błędów ortograficznych, które często wśród tych treści się zdarzały. Oczywiście domowe zastosowania takiego rzutnika są oczywiste i takie cuda posiadano, może nie tak powszechnie, ale nie było to urządzenie zupełnie nieznane. Jednak zwykle w domach kościły projektory proste i tanie, czasem sterowane wyłącznie ręcznie. Urządzenia przeznaczone dla celów zawodowych musiały spełniać wiele wymagań, a więc być niezawodne, długowieczne i zdolne do pracy bez limitów czasowych, zatem wyposażone w wydajny system chłodzenia. Każdy pewnie pamięta z kościołów zacinające się diapole, które nie chciały przewinąć trzeciej zwrotki wśród nocnej ciszy i ministranta wspinającego się po stojaku, by pomóc krnąbrnej maszynie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest urządzenie topowe, które nie zacina się i było przeznaczone dla biznesu dużego kalibru. W każdym razie tej marki w latach produkcji tego projektora nigdzie w Polsce nie widziałem. A pochodzi on z roku 85 i już sam design zdobył nagrodę. Bo też urządzenie wygląda zgrabnie i ładnie, jak na coś tak oryginalnego. Projektor współpracuje oczywiście ze standardowymi slajdami, wykorzystując równie standardowe magazynki. Choć z tym standardem różnie bywało, oryginalne pracują wzorowo. W przypadku polskich magazynków i slajdów urządzenie dwukrotnie zacięło się. Obiektyw jest narzędziem wysokiej klasy i posiada nieco wyższą jasność od standardowej. Do projektora można było dokupić szereg obiektywów o ogniskowych od 50 do 150 mm. Jak mówiłem, urządzenie to należy do grupy profesjonalnej, od której wymaga się nieprzeciętnej niezawodności. A jak wiadomo, najczęściej padającym elementem jest tutaj żarówka, nietypowy halogen o specjalnej konstrukcji, w którym żarnik ma oryginalnie zaprojektowaną geometrię. Awaria takiej żarówki podczas prezentacji była niedopuszczalna. Pominąwszy już czas konieczny na jej wymianę, rozgrzanej nie dało się tak po prostu wyjąć i cały proceder rozciągał się w długie minuty. Z tego względu wymyślono tutaj świetny patent. Na spodzie projektora można znaleźć pokrętło z oznaczeniem żarówka pierwsza i żarówka druga. W razie awarii wystarczyło je przekręcić o 180 stopni i to wszystko. Jak to działało? Moduł ze żarówką jest symetryczny i zawiera dwa takie elementy wraz z dwoma lustrami i przełącznikiem. Całość jest zasilana elastycznymi przewodami, więc wystarczy tylko obrót modułu, by miejsce spalonej żarówki zajęła działająca. Proste i skuteczne. Jeśli dbano, by rezerwa nie była wyeksploatowana, szansa na udaną transakcję sprzedaży wyświetlanych nadziei i marzeń była wysoka. Ale zawsze ryzyko jakieś istniało, to też po imprezie należało czym prędzej wymienić trubka. Zadbano tutaj nawet o taką rzecz jak miejsce na rezerwową, trzecią już żarówkę. Można ją trzymać w niszy, do której dostęp uzyskujemy po zdjęciu górnej pokrywy, co jest konieczne przy wymianie spalonych żarówek. Nie muszę chyba dodawać, że pokrywę tę zdejmuje się w sekundę i nie ma tutaj żadnych wkrętów. Zróbmy sobie małą wycieczkę po elementach manipulacyjnych. Na krawędzi mamy dwa przyciski, którymi inicjuje się pobranie kolejnego lub poprzedniego slajdu. Obok znajdziemy charakterystyczny kapelusik fotokomórki. Jest to z jednej strony część wystroju, z drugiej obserwowana jest cała przestrzeń, gdyż wewnątrz znajdują się dwa fototranzystory.
Zatem dostęp z pilota nie jest nijak ograniczony, jak to bywało w sprzęcie audio na przykład. Obok mamy pokrętło wstępnego ostrzenia ręcznego. Wstępnego, gdyż urządzenie wyposażone jest w autofokus, o czym zaraz opowiem. Z tyłu natomiast mamy wyłącznik sieciowy, gniazda bezpieczników i złącze do przewodowego pilota oraz magnetofonu sterującego przewijaniem slajdów i timera. W zestawie znajdziemy także pilota zdalnego sterowania o charakterystycznym kształcie. Ma on tylko dwie pary funkcji – przewijania slajdów i ręcznego ostrzenia. Urządzenie pracuje z szeregiem napięć, w tym także najbliższym współczesnemu, równym 240 V. Do projektora można było dostać także komplet wtyczek. Czas najwyższy zajrzeć do środka. Oto piękne, profesjonalne urządzenie wysokiej klasy, choć wcale nie użyto tutaj materiałów drogich. Całość wykorzystuje tworzywa wysokoudarowe, odporne na transport i poniewierkę. Urządzenie składa się z kilku bloków. Optyka to wymieniony już moduł z dwoma żarówkami i zwierciadłami wklęsłymi, za którym znajdziemy kondensor złożony z dwóch soczewek i filtra wyrównującego widmo oraz ograniczającego atak podczerwieni na slajd. Ta część ma za zadanie uzyskać wiązkę światła wyrównanego, które oświetli każdy zakątek przezrocza. To znajduje się w podajniku, a za nim mamy jeszcze obiektyw, dzięki któremu powiększony obraz możemy obserwować na ekranie. Żarówka pobiera 150 W przy 24 V napięcia, więc grzeje się mocno. Nad utrzymaniem wszystkiego w unormowanej temperaturze czuwa wentylator odśrodkowy, który zasysa gorące powietrze z komory optycznej i wyrzuca go na zewnątrz przez otwór na górze. Wentylator ten spełnia też drugą rolę. Napędza mechanizm zmieniający slajdy. Robi to w sposób sprytny i efektowny, angażując minimalną liczbę elementów. Na osi silnika, typowego w takich zastosowaniach indukcyjnego z uzwojeniem zwartym, znajduje się ślimak przekładni. Koło zębate, które się z nim sprzęga, jest dosuwane za pomocą elektromagnesu, ma ściśle określony czas. W tym to czasie reduktor wykonuje jeden pełen obrót i za pomocą przekładni korbowej przesuwa ramkę, w którą trafiają slajdy z magazynka. Mechanizmem steruje mikrowyłącznik, otrzymujący impuls po pełnym obrocie. Wtedy to elektromagnes odcina się od energii, a sprężyna odsuwa ślimacznicę i całość przestaje pracować. W połowie cyklu, gdy nasz łapacz slajdów jest wysunięty do końca, magazynek jest przesuwany o jedną pozycję, w przód lub w tył, za pomocą zębów tego koła. Podajnik jest tak skonstruowany, że na czas zmiany slajdu albo gdy w magazynku znajdzie się puste miejsce, opadająca zasuwa odetnie światło, by nie razić nim oglądających pokaz. A tak to wygląda z góry. Slajdy z magazynka są pobierane kolejno i wpychane w tor optyczny. Żebyśmy tutaj cokolwiek widzieli, usunąłem na chwilę oślepiającą żarówkę. Pozostał do omówienia blok autofokusa. Zauważmy, że co slajd cały ten blok przesuwa się nieco. Jak to w ogóle działa? Bynajmniej nie tak, jakby nam się mogło wydawać. Otóż wcale nie obserwuje się tutaj obrazu na ekranie, a sam slajd. Dlatego też wstępne ostrzenie należy przeprowadzić ręcznie, za pomocą tego pokrętła albo kręcąc samym obiektywem. Mechanizm automatyki składa się ze żarówki, tak, to nie jest dioda świecąca, zespołu soczewek i pryzmatów oraz takiego podwójnego fotorezystora. Problemem wszystkich takich maszyn do puszczania slajdów jest odkształcanie się ich, zależne od konkretnego przypadku i stopnia nagrzania urządzenia. Tylko slajdy w szklanych ramkach temu nie ulegają, ale stwarzają inne problemy, a do tego są droższe. Jeśli promień światła z żarówki padnie na powierzchnię slajdu pod innym kątem niż ustalono pierwotnie, odchyli się i zaburzy się równowaga w oświetleniu fotorezystora. Wzmacniacz operacyjny zacznie korygować położenie wózka, aby oba fotorezystory były oświetlone w równym stopniu. Genialnie proste i praktyczne. Pod całością siedzi kolejny silnik i przekładnia ślimakowa przesuwająca wózek. W razie gdyby układ się rozkalibrował,
Całość można ponownie przeostrzyć ręcznie. Rzućmy jeszcze okiem na elektronikę. Jest tutaj skromnie. Na wymienionej płytce mamy jeszcze prosty wzmacniacz na dwóch tranzystorach sterujący silnikiem. Płytka odbiornika zawiera dwa fototranzystory widzące wszystkie strony świata. Sam pilot jest dość masywny i pracuje na specjalizowanym układzie scalonym. Połowa lat 80. to dopiero rozkwit pilotów wszelkiej maści i często były one wtedy jeszcze niezgrabne i ograniczone. Elektronika części sterującej jest prosta, bo i nie ma tutaj wiele do roboty, a napięcia modułom zapewnia spory transformator. O ile silnik zasilany jest wprost z sieci, żarówka wymaga ponad 6 amperów prądu, więc uzwojenie wtórne ma tutaj słuszną grubość. Jak mówiłem, całość jest złożona zgrabnie i zgodnie z duchem urządzeń profesjonalnych. Po latach rzutnik pracuje jak nowy, a smary wciąż są smarami, choć przydałoby się tutaj zadbać o ich odświeżenie. Na koniec zróbmy małe doświadczenie, które całe życie chciałem zrobić. Czy da się użyć popularnego wciąż negatywu do zrobienia własnych slajdów? Do tego celu oczywiście służą materiały innego typu, lecz ich cena i dostępność jest obecnie niedopuszczalna. Czarno-biały film wciąż jest tani. Postanowiłem zatem sfotografować przygotowane wcześniej zdjęcia wysokiej jakości, które wyświetliłem na monitorze 4K. Odbarwiłem je, by uniknąć niespodzianek z nieliniowym przenoszeniem kolorów. Trzeba też pamiętać o innych proporcjach, więc nie będziemy mieć tutaj źródła o rozdzielczości 8 megapikseli, tylko nieco mniej. Oczywiście ostatnim etapem będzie zamiana tych ujęć w negatyw. Po dokładnym ustawieniu aparatu i naświetleniu serii wywołałem ją, uzyskując pozytywy o ograniczonym nieco kontraście i przytłumione barwą samego tworzywa, wchodzącą w lekkie fiolety. Jednakże na ekranie obraz był specyficzny, acz na pewno miał dużo analogowego charakteru. Zabawę tę można traktować jak zabawę raczej, ale jeśli ktoś chciałby sobie stworzyć własną wersję bajek, może eksperymentować. Z kolorowym negatywem już tak łatwo nie będzie, ze względu na silną pomarańczową maskę. Można próbować z filtrami fotograficznymi, ale rezultaty widzę marnie. A skoro już pojawiła się okazja, rzućmy okiem na eksperyment z obrazem testowym, który wystąpił kiedyś w odcinku o kalibracji monitorów. Obraz naświetlony tą drogą, a więc zdjęcie negatywu, ma przyjemną tonalność, choć mamy tutaj dużo ziarna i braki najjaśniejszych szczegółów. Obraz pozytywu, czyli negatyw, później zeskanowany i odwrócony, ma większy kontrast, ale ogólnie wygląda gorzej. Różnice są bardzo silne, co dowodzi sporej nieliniowości tych materiałów. Oba powstały przez naświetlenie obrazu kolorowego i ten fakt ma największy wpływ na wyniki końcowe. Pewien mój znajomy starszy pan niegdyś z takim rzutnikiem wędrował po całych Stanach Zjednoczonych, pokazując atrakcje, które klienci mogli zobaczyć, wykupując wycieczki zagraniczne. Dzisiaj w takie rzeczy się po prostu klika. Cóż, wszystko płynie, jak to rzekł pewien Heraklit. Do widzenia.